koledzy. Koledzy. Atak Bushido z zaskoczenia. Wiszcza mnie się kończyła, dobra, FV. O, FV-lik. A właśnie, ja chcę tylko się pochwalić. Mam model HD tego czołgu, bo jest taki ruski model, który właśnie wprowadził model HD do pobrania. I ty mówisz, Grzechu, że to ja się chwalę. Nie no, całkiem tak. Ciekawym. No, FV teraz wygląda 1000 razy lepiej. Wtedy wyglądał beznadziejnie. Ja chcę, żeby oni mi Chieftaina wprowadzili, bo Chieftain jest ładny, ja chcę Chieftaina w tej grze. Ja czekam na Chieftaina od 2 lat, a oni mi mówią, że nie wiadomo, czy wprowadzą. Będzie? Ja uważam, że będzie. Ja mam nadzieję, że będzie. On nie będzie rewelacyjny, ale jego działy mi się bardzo... I on jest piękny. On może być głównym, ale będę nim grał, bo jest ładny. A ja lubię grać ładnymi czołgami. Nie liczy się tego, czym teraz siedzę. Bo to jest ładne. Też tak ładne, mam, że lubię ładne pojazdy. Macie tego Panzera Mulc? Mam Mulca, mam. Nie mam. Ładny. Ja mam. No jak? W sumie tak. Dla mnie to jest fantastyczna prędka. On jest fajniejszy od CDC-ka, nie? Naprawdę, jakbyś miał możliwość kiedyś ten, to ja go polecam, bo on chociaż coś odbija w porównaniu do CDC-ka. Niewiele, ale jest rewelacyjny, jest piękny, jest w miarę mobilny, opuszcza działo, ma dobrą penetrację. Dla mnie bardzo, bardzo fajny. A, czyli rozumiem, że miasto ogólnie olewamy? Olewamy. Miasto na pazi. Zaraz no, ja na górkę się w sam raz nadaję. Był tu sarkazm. Tak? Boże. O Boże, jaki strzał. Tylko, że do Batchata Tyriona. Niech ktoś mi powie, że Batchat nie odbija. Znaczy, Batchat to jest generalnie najbardziej opancerzony papierowy pojazd. No. To jest kurna tak OP. Ja nie mogę w to. Ja po prostu... Ja próbuję uwierzyć, ale ja nie mogę, no. Wszystko jest OP, jeżeli nie siedzę za te gusterami. Ale coś w tym jest. Nie? Nie, ale czasem faktycznie dostrzegam taką prawidłowość, tym bardziej jak gram takimi pojazdami jak na przykład IS-7. Gram przeciwko, odbijam się zawsze. Od wszystkiego, od jego brzuszka się odbijam, po prostu doprowadzenie do szału. A gram ja tym, tak każdy mnie przebija. Z palcem w dupie, ósemka wyjeżdża, sru, nie ma mnie. Dokładnie, i trzeci Tygrys, drugi. To wy tam, też kupiliście taką wersję ten... taką wersję WOTA. Po powodziową, z wystawy, porysowaną. Outlet. No dokładnie, nie? Tam klepana z przystanku. Etaje ruskiej tank. Nie liczy się jakość, ale ilość. Fajna bitwa, nie? Stoję, patrzę sobie. Oglądam teraz Grzecha tyłem, na przykład w esecie. No. Patrzaj. Ładno mam dupcie, co nie? Dużą jakąś taką. Chciałbyś takie pośladeczki, teraz są duże modne. Nie chciałbym takich pośladeczków, bo znowu chodzimy na głupie temat. Stary, musiałeś się z tym liczyć, takie było zagrożenie nagrywania ze mną. Powinna ci się na początku tego pomysłu zapalić taka czerwona żarówka. Tak, będziemy gadać o pośladkach. IS-7 przyjechał. Pośladki, fajna sprawa. Pośladków dobra, nie lubisz. Lubię, ale kobiece. No, bo nie są owłosione. Fajnie. No. No co, zaprzeczysz? No nie. No właśnie. Więc o co ci chodzi? No nie rozumiem cię po prostu. I co, dobra, łap. Jakie pudło, Bożesz? Bożesz, ty mówisz. Jaki ten czołg jest, ten tedek jest dobry. Widzę, że IS-7 was tam pociskuje, popierduje. No już właśnie płakałem od niego, że on taki jest, tam stoi. A. Kurde, blakaczka. No nie weszło. No nie będę miał damage'u. Jeszcze... Bezczelny, proszę. Arta! No nie, idź, ja już nie mogę! Ale zobacz za ile, 1747. Nie mogę, ja wychodzę, sorry, ja nie mogę. Nie. Ale to co? Dwa. Cały czas tracę pół HP. No ale multi, ty sam pojechałeś pod Artę. Czoł, jak? No ale tak, bo tu nie uciekałem. Pojechałem. Ale Arty... Uciekałem. Arty nie mają wpływu na losy bitwy. Nie są przegięte. Kurna, ile można? No raz, rozumiem. Dwa... No dobra, zdarza się, ale nie wiem jak on tym M50 tam pojechał. Ale to już jest przesada, 1800 prawie. No w FV ma to do siebie niestety, że łapie on Artę. Nie łapie, tylko kurna, koleś ma farte życie, już nie żyje, zobacz, już nie żyje. A może dostał kontrę po tym, jak ciebie zabił, czyli twoja śmierć nie poszła na marne. Dzięki, ale wolałbym żyć. Ej, to Mary. Wiesz co, Duduś, jedź tam spotuj, okej? Ja jadę od drugiej strony. No wiesz co, tak jakieś to takie plugawe było to, co teraz powiedziałeś.
Ale przydałoby mi się, żeby... O właśnie, to mi jeszcze z obiekta brakuje. Grzechu, no. Coś to na K4-5 jest obiekt. Okej, jest. Tak, tak, no, wiem. Jest. Dobra, bo mi tego obiekta brakowało. Bo on strzeli wcześniej we mnie jeszcze jakby nie widząc. Czekaj, Grzechu, ten Tedek jest mobilny, ja ich oflankuję. Zapomniałem, że jeszcze muszę przeładować. Taki mały szczegół. Oj, to moje szczegół. No panie, będzie dobrze. Arta. A. Ja na nim i tak nie miałem przestrzału. Wyjeżdżam, szturmujem! No, był to przeciwnik na moim poziomie. Mówisz? I cel trzeci, Arta strzeliła. Ale dałem radę. Dobra, jak? Pomóżcie mi z tym istem siódmym. Kajo mnie przebił. A, brzuszek. Grzechu. Czekaj. Obiekta klepie. A, nie klepie. Dobra, już jadę. Tylko, że obieg mnie teraz w dupę klepnie, no. Dobra, to... Nie, to żyj, tylko wygraj tą bitwę, Bulldog mi pomoże. Tylko, że zerwał gąskę, ale poza tym to spoko. Ten dupek jeszcze hajki załadował, no i on jeszcze raz... Syp go, Bulldog, daj. Może uda mi się go jeszcze strzelić. Tylko... No kurczę, jeszcze kilka centymetrów, zaraz go będę miał. Za 700. Zastawia mi nasz AMX. Nie strzelę go. Dobra, spoko. Ważne, że się udało, to... Dobra, jeszcze dwa TD-ki. Tak mnie Arta dobije pewnie. No dobra, pani obiekt, zapraszam do wspólnego baletu. Arta, odwal się od tego obiekta. Na litość boską. To chyba był twój strzał. O, trak. Ale nie wiem, po co strzeliłem, bo nie miałem możliwości. Że... Oj, szlak, Arta. Istnieje... Dzisiaj multi jest nagrywanie pod tytułem Ile razy umarłem od Arty. Takie materiały też muszą być. No panowie, kurde kaczka, super bitwa. Mucha nie siada. I patrz, nastała mądry, niezręczna wiesz. Cisza. No bo multi zobaczył obrażenia i się zdenerwował pewnie. Ale sam chciałeś, sam namawiałeś, pamiętaj, to cię pokarało, bo to teraz ty namawiałeś Grzecha, żeby wziął dychę, żebym ja cierpiał i masz za swoje. Nie, ale ja nie chciałem, żebyś cierpiał, ja chciałem, żebyśmy grali na normalnych czołgach, aby wygrywać. No, to wygraliśmy. O co ci chodzi? No, ja nie narzekam. A ja tam też nie. No to co? To teraz multi wybiera. To może czekajcie. Jakie tiery? Jakie chcesz? Jakie chcesz? No to pierwsze. Jasne. No przysięgam, nie żartuję. Już, bo weźmiesz jedynkę. No dobra, to nie, jak nie chcesz, to nie. Ja nawet nie mam jedynki. Nie masz? Nie mam. Czego? Bo tak. Pum-pi-dum-pi-dum. To jedziemy na togi, na trzy togi. No to faktycznie no, dobre czołgi. No dobra, jak chcesz. No dobrze. A jaki to jest czołg? Ciężki. Duży. Nawet super ciężki. Strasznie, strasznie teraz to wprowadzenie Japończyków pokarało. Nie? On był kiedyś jednak dużo przyjemniejszy w graniu, chociaż zawsze był dziwny. Ja jestem jeszcze ciekaw, jak wprowadzą te wielkie Francuzy, które będą porównywalne do toga. Pewnie też będą raczej dupiate. Ale ta druga gałąź tego ciężkiego drzewka francuskiego już miała być wprowadzona od tak dawna, już tak skrajnie dawno to reklamowali, już lata temu. I dalej jeszcze tego nie ma. Multi, kiedy Wiktor mówił, że polskie drzewko będzie wprowadzone? Powiedział, że w ogóle nie będzie. Nie, ale kiedyś przecież obiecał Kisły, że no ja wiem, że on pierwszego a, roku... W 2012. No właśnie, mamy 16, nie? Więc no lekka obsuwa. Natomiast ja wiem, że on w pierwszym roku, kiedy jeszcze była ta zamknięta beta, taka ekskluzywna beta WOTA, już zapowiadał, że w tamtym roku pojawi się obsługa wielu rdzeni. No, ja pamiętam, grałem przecież od pierwszego dnia bety grałem. Tak, a multi, ja pamiętam, ja z nim gadałem na ten temat, no. Gdzie jedziemy? No, masz tu jakiś wybór?
No mam, bo po zmianach kareli lubię czasami pojechać na linię 1, 2, 3. Uwaga, zakład. Kto zgarnia darty? Dobra, gdzie jedziemy? Zdaje Lewo. się na waszą opinię. Lewo, czyli które? Ale lewo twoje, czy lewo moje? Moje Aha, lewo. czyli chcesz jechać tak, żeby łapać od artylerii. Dobra. Dokładnie. No dobra, ale ja mam respa z tej strony, to przejechanie na tamtą flankę, żeby trwało pół bitwy. No właśnie, dla mnie gorzej. Ja bym wolał prawo, bo prawym trzeba być i No sprawiedliwym. nie, Grzechu ma polakierowanego toga? No pewnie. Tylko multi jak zwykle. Nie. Nawet modułów nie mam. I to za Golda. Właśnie ja też. Ja mam na nim ponad 600 bitew, panie. Nie, kiedyś naprawdę, za dawnych czasów, za moich młodych czasów, tego toga bardzo lubiłem i dosyć dużo nim grałem, dlatego sobie go polakierowałem, no ale teraz to. Mnie to wkurza, jak jadę przez pół bitwy gdzieś, wyjeżdża japoński OI i 950. A ja już, aha, i pół. Dlatego ja ostatnio jestem bardzo skonfundowany tym soczystym faktem, iż grywam T95. Wczoraj na przykład rozegrałem trzy bitwy, w których całą bitwę jechałem do wroga. Co tylko bitwę. Ruszyłem podczas startu, całą bitwę jechałem do wroga i nie dojechałem. No Po prostu nie to... zdążyłem fizycznie. Ja powiem ci, że jak robiłem te 95, a nie tak dawno, no to jest właśnie to, nie? Że tam jedną na 20 bitew masz jakąś taką, co coś możesz porobić więcej, nie? Bo albo nie dojedziesz, albo tak ci poginą, że przyjadą i To robią ci z znaczy, dupy wiesz jesień co, to jest średniowiecza. bardzo sytuacyjny pojazd. Jeszcze z tym działem powiedzmy, że może faktycznie porządzić, nie jest taki beznadziejny, niemniej jednak jest bardzo losowy, bo jesteś uzależniony w 100% od tego, co zrobi twój team i team przeciwnika. Ja To miałem jest... dużo, dużo szczęścia ekspiąc go, bo ekspiłem go akurat w weekend, kiedy za wygraną było razy dwa. Nie? No to ja się po prostu uparłem, wtedy siedziałem, grałem przez cały weekend tylko nim, ale dzięki temu szybko go wyekspiłem, bo E3 jest jak dla mnie jednym z najlepszych tedeków w tej grze. Nie? Właśnie ja się bardzo długo zastanawiałem, czy brać E3, czy jednak robić E4. Bo wiesz, E3. obrotowa wieża, no fajnie to wyglądało. E4. Też bym wybrał E4, bo to lepsze. Nie jest lepsze. Ale daj, no co ty w ogóle się No znasz? bo nie Grasz jest CW? lepsze. Grasz CW? Gram CW. Wiem, czymś ode mnie. No, kto grał na E3 przeciwko Fejmom? No i Kto? kto Jak ty przegra byłeś? przez to? I No, kto a przez kto to był przegrał? kto był w E3? No, kto przegrał? Ja przegrałem. A No, kto nie grał? przegrałeś. No, kurde. Ja Nie no. grałem TVP, no widzisz, lepszy ciąg. Ej, w ogóle to jechaliśmy w lewo i się trochę podzieliliśmy. No bo ty No... powiedziałeś lewo, a pojechałeś środkiem, więc miej pretensje do siebie teraz, Żeby nie? specjalnie nie skłamać, teraz No. również, od początku bitwy jadę. Ruszyłem na początku i jadę cały czas. Ja też. Ale to jest multi, nie? Gdzie jedziemy? W lewo i pojechał środkiem. No bo on chciał, żebyśmy my tutaj byli. Jednak, Kurde, tankujcie. No rozczytywać. nie, patrzcie na mnie tym T28, no ja nie... No mnie klepią, panie! Ty się tak na pewnego Janusza tam wjechał, a ja po prostu zrywam na masową skalę teraz. Bo... Niech ktoś pozbędzie się tego T28. Zaraz szlak trafi. Kurde, jak... O, patrz, zginął od arty. Green z hita. Za ile No bo dostałeś? środkiem pojechał jak 500, noob. 51. No ale kurde, dasz, A jeszcze czasem. wcześniej od Ale M44. No T29 na środku. co za kolo, nie? W każdej bitwie od arty musi ginąć. Boże, co za noob. Dokładnie. On te staty to wygrał w zdrabkach. Ja powiedziałem, że staty ten, że staty multiemu, Staty to nie grają, co nie? mama robi multiemu staty. Ja już Rodzice mu to... zrobili pewnie. Tak jak mnie rozgryźli, że mi staty robi dziadek, tak? Mówię mu mama. O, dedu. Ja tylko czekam, aż ci arta rypnie, naprawdę. Nie strzeli mnie. A ja. Meine Bitte ist Kartoffel. Ja. Całą bitwę jadę. Dojadę kiedyś? Tak. Dobra, wyjeżdżamy na tym A. T28. Na molo w Wyjeżdżamy. Sopocie. Nie dostanę od arty. Ui! Nie dostanę od arty. Nie dostanę od Lorda, arty. Lorda, Lorda. Tak mawiali. Co się tutaj stało przed chwilą? Bo przepraszam bardzo, Zginąłeś. nie zarejestrowałem, nie zdążyłem. Zginąłeś, zabili Chyba cię. arta cię trafiła. A, czekaj, czekaj, już M40 to chyba. widzę. W jednej sekundzie zerwałem od 1-3 pojazdów. Arta za 700. No, to coś czuję, że ten Kry chyba im wygrywa bitwę. Nie. Bitwę oceniam na plus, zrobiłem 150 damage'u, fajnie Ja było. 400. Dygnąłem się od lorki. Dobra.
To dopowiedz mi, co robisz w bitwie? Dziękuję. Ja zrobiłem 5 fragów. A ja dojechałem do wroga, to też jest osiągnięcie. Zrobiłem 5 fragów. A ja przyjechałem prawie środkiem. Prawie. Jestem. Możecie mnie mówić mistrz Toga. Ja. Mistrzu Toga. Zamiast mistrzu Joda, to mistrzu Toga. Tylko, że ten... O, Warpack mod. Mhm. Nieważne, że się koleś świecił, nie? Warpack. A Dedu prawie ma Top Gana. Ale nie mogę na tego Oika wyjechać. Ma Top Gana. Oik, odwróć się, bo cię biją. Ale mamy dobry team. Odwrócił się, odwrócił tę wieżę, Oik? Zerknijcie, proszę. Chyba tak. Nie. Tak. A, tak. Aż jak się wiajo ciśnie. Nie, ja bym się schował. Nie, nie, nie. Odbijesz to spokojnie. No, odbiła, ty patrz! Nie odbiłeś. I prawie masz Top Gana. Patrz, sekundy zabrakło. Ale 1427 uszkodzeń. Cały czas na pierwszej linii. Cały czas. Ale stary. Ja byłem na pierwszej. Ty się śmiej. Ja kiedyś Togiem odbiłem dwie peski od Isa Radzieckiego z najlepszym działem. Siódmego tiera. Chyba bym się pochlastał, będąc takim Isem. Nawet to nagrałem. Tyle tylko, że. Dor na stary kanał. To było, a nie jest. Nie ma dowodów. Screen or didn't happen. Tak, film or didn't happen. No, jeszcze 16 sekund i wygramy tę bitwę dzięki mnie. Dzięki mnie. Kto ja teraz wybiera? Grzechu przyjął darce. No nie wygramy, bo ten 29 zdąży zahapować. No a to przegraliśmy. Dobra, garaż, niech to oni zagrają. Kto teraz wybiera? Ty wybierasz Grzechu. Powiadasz, tak? A to może ósemeczkę, dupeczkę. Tak kameralnie, bez rozpusty. Ale preferencyjny matchmaking, czy... Zwykły. Jop. Albo ewentualnie... No to co? Znaczy to samo, tylko że inny czołg. Okej. To samo, tylko że coś innego. Dum, dum, dum. No to dobrze. Jedziemy z koksem. Żeby tak ładnie się prezentowało. No, skusił się jednak. A tam fajną załogę. No, ja mam 4 perki. Obstawiamy, czy M12 zabije Multishowa? Nie. Źle sformułowałeś pytanie. Kiedy go zabije? Dokładnie. Obstawiamy minutę. No to obstawmy. Uwaga, ja obstawiam, że w okolicach 10 minuty. No całkiem prawdopodobne. Powiedzmy, że 12. 12, ale 12 na liczniku, południe. Czy... Co za trosz. A ty, Dedu? Po 4 minutach bitwy zginiesz. Aha. Nie, no tak szybko. Po 5. Ale ja tym czołgiem raszuję, od razu przyjeżdżam przez most, od razu... Ja wiem, że ty nim ostro grywasz generalnie, nie? Ty, tak ci powiem, w mieście będzie fajnie. No, kanon jak pancer przybije coś. Bo nic innego nie przebije. Oni w zasadzie przybije. Jeszcze go nigdy w życiu nie spotkałem, więc ciężko mi przewidzieć, co to potrafi. To potrafi szybko strzelać. Szybko zwiewać. Szybko zwiewać. Szybko uciekać, jak Francuz. No i ogólnie nie ma wieży, więc jak strzelisz w gąskę, on naprawi gąskę, potem znowu strzelisz w gąskę, to jest szansa, że jak nie ma załogi dobrej, to zabijesz go. Znaczy taki E25 tylko na 8 tierze chyba, nie? Taki gorszy E25. Lepszy. Gorszy. A, gorszy, większość, lepszy, rozumiem. Nie, większość ludzi mówi, że gorszy, ale... Ale co mnie obchodzi większość? Ale Multiemu kanonem jak pancer wyjątkowo przypasował. Ja go nie mam wyjątkowo, to jest jedna z tych temek, których nie posiadam. Więc ja ci powiem tak, ma świetne działo, świetny kamuflaż, świetną mobilność i nawet sporo HP jak na 8 poziom, co trzeba powiedzieć. Więc znajdźmy jego wadę, oprócz pancerza co, i ta woda też jest E25. Dobra, pytanie, jedziemy naprawdę ostro, bo jeżeli tak, ja pojadę z wami też. Znaczy ja tak myślałem, żeby sobie tutaj sit skrypa ustawić i a tak ja ładnie. Ja jadę, panie, ja się arty nie boję. Aha, czyli szlachta się bawi. No dobra. I jak jechać, to jechać. To dobrze, że was puściłem przodem, będziecie tankować. Dzięki. Nie no, spoko, na mnie ginę. Możesz liczyć. Dobra, ginę. Szybko ci poszło.
Już tankuję, kurna. No szlak! Dobrze, dobrze odbijasz. Właśnie. Ja się odbiję od jego brzuszka. Ej, teda, pójdźmy przed Warma Golda. A co, ty rozumiem, Golda nie załadowałem. Czemu ja? Co tam jeszcze siedzi? Dzięki, Bogi, dzięki, że mi uszkodziłeś ciało, naprawdę. A fajnie, z prawej mnie klepią. Pilnujcie tego super pershinga, żeby mnie wyjął. Dzięki, Multi. Twoja pomoc jest wręcz nieoceniona, wiesz? Super pershing wyjechał! Aaaa, pomóż tam Grzechowi z super pershingiem. Grzechu, pomagam. Grzechu, ale z kim pomóc? Nie wiem, z kimkolwiek. Każdym. Kurde, chciałem mu detraka wstawić. W ogóle, super pershing wali chyba hitami. Nie, nie może mieć hitów. WZ2 za 14 mnie strzelił. A, może to hajeku strzela. To hajekami. No, hajekami. Oj to tam, dobrze, oj tam. One mają jedno i większy tam. Damage, nie? Na papierze, więc dlatego. No wiesz, racjonalnie gościu sobie koncypuje. Dobijam WZ-a. A, no to sorry. Się nie mówi, tylko się robi. Aha. Rykoszet od weak pointa. Czemu nie? Już na dupkę przymierzyłem. Zdjąć artę. Szkodliwe warunki pracy, słońce mi świeci. Wyczulony na słońce, jak hrabia Dracula. Trumna się za vampir. Bardzo trumna się za bardzo otworzyła i słońce dochodzi. Ale nie, Bungo 21 właśnie z tego się śmieje, bo on jest rudy. I mówi, że słońce to jest po prostu coś ludzkiego i go to pali. Ja słyszałem, że ludzi podobno duszy nie mają. No, oczywiście, że nie. No chyba, że mówimy o rudych kobietach, one mają. Tylko serca nie mają. No niestety. Ale to ogólnie kobiety raczej słabo. Z sercem. Ze sercem. Ale całe szczęście, ty wolisz facetów. No Grzechu, kurde. To nie, żeby był monotematyczny, no. Nie, nie jest. Kilka tematów po drodze się przewinęło. No słabo, panowie, nie dojechałem jeszcze do wroga, no. Zaraz się okaże, że po tym nagraniu Robert Biedroń się do mnie odezwie. Dor, nie w temacie jestem? Kto to? Biedronia nie znasz? Nope. Jeśli chodzi o politykę? Tego homoseksualisty, który jest prezydentem. A, dobra. Słupska? Tak, już kojarzę. To był upalikota kiedyś, no ale ty raczej się polityką nie interesujesz. Dzięki. Albo Anna Grodzka się do ciebie odezwie. O nie. Wiesz, takie seksowne połączenie. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie, jednym słowem. Kalisza się pytali, gdzie jest, to powiedział, że na Grodzkiej, a Grodzkiej, że w Kaliszu, tak? Ty, no ma to sens. No. Odkryłeś przede mną tajemnicę wszechświata. W końcu to tam podobne poglądy. Dobra, nie rozmawiajmy na tematy polityczne, bo mi kaną do boku. Co mi pan tu imputuje? Pójdę, no dlaczego on tak ucieka? Mój damage mi ucieka, no. No właśnie, cały czas gonię wrogów. Całą bitwę. Ja gonić kuliczka. Ale wy tam pewnie już te 2000 macie, albo i więcej. Nie mam 229. No widzisz, ja 1400. Bo nie jestem fizycznie w stanie ich dokonić. Ja to bym się pojechał w tamtą stronę. Dobra, zawracam, jadę kapować, bo to jest bez sensu. Nie będę się przyganiał. I co on chce uzyskać? Deduk chce solo? Na goldzie, dawaj. A gdzie ty jesteś? Do tobą. Nie. Masz mnie teraz z tyłkiem odwrócony, to się nie liczy. No właśnie, ale ja mam mniej HP. Zupa Pershing. Ja go zaraz dokonię. Go swim. To jest trochę wkurzające. Tracimy czas, bo koleś... No ale koleś chce jeszcze damage pewnie sobie chce zrobić i zdekapować bazę. Ale jeśli liczyć damage na minutę, to on traci w tym momencie, bo nie zrobi aż tak dużo. No już teraz ISO 6 się też wrócił do jego bazy, więc... No panowie... Mam szansę go jakąś spotkać. Kto wie, chyba, kto wie. Chyba, że w ogóle jest na tyle uparty, że się skitrał gdzieś w jakiś róg, bo tak też mógł zrobić. No nie, no mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. No, już byś go raczej spotkał, nie? Czy serf pokaże miłosierdzie? Niekoniecznie, może być jeszcze tutaj, na końcu mapy.
We will see! Lalalalalalala! Co za farcia! No nie! Prosiaczku! No dobra. Przynajmniej dobiję do 1500. Jeszcze mi fraga ukradł, no wiecie co? Gdzie jest sprawiedliwość społeczna, ja się pytam. Panie prezydencie, jak żyć? Nie da się żyć. Nie uwierzę, ale że przegraliśmy Karelię. Przykro. Co ty gadasz? No. Ale oczywiście, kto musiał kierować bitwę? Zobaczcie, najlepszy eks. Kto tankował? Czekaj, na Karelię patrzę. Kto tankował? Kto miał drugi damage na Karelii? Kto miał najlepszy eks? Nie miałem. Nie mogę sprawdzić, bo wyszedłem. Na Karelii miałeś... Grzechu miał 159 i 144 punkty expa. Multi miał 446 i 183 punkty expa. Pandet 87 miał 1427 uszkodzeń i 585 bazy. To był przypadek. Twój damage i twój ex. Jasne. No to co tam teraz? A ja proponuję dyszki. No jakoś mnie to nie dziwi. Zauważyłem pewną tendencję. Dobrania dyszek. Ej, klient mi się zbugował, nie mogę przerzucić załogi. A to co, teraz tym pojadę, a co nie? Też kupo Tedek. O. Jak się bawić, to się bawić. Grzechu wybrał Tedeka, do którego miałem wielki sentyment, bo to kiedyś jeden z moich ulubionych pojazdów, a po nerfie, po trzech bitwach było prawy klawisz sprzedaj. No cóż. Ty to się dedu nie znasz, nie wiem. No, a ty masz 268 zapewne w garażu. Multi grasz nim codziennie po 10 bitew. Codzień. O, nowa mapa. Uwielbiam te losowanie. Bitwa. Nienawidzę, jak bitwa po bitwie daje tą samą mapę. To jest tak głupie. Jeszcze dajcie tą samą stronę, błagam. No pewnie tak. Ale to panowie, wiecie, siła w kupie, kupa w dupie. Ale i tak najlepsze z hegemonem było, co trzy razy pod rząd miałem to, miałem tryb obrony na Erlenbergu. Trzy razy pod rząd, nie? Bitwa po bitwie. Ale mapy są zróżnicowane. Nie, no zróżnicowane. Ale całe szczęście z innej strony teraz. Nie, to sama. Nie, to jest sama. To był sarkazm. A, bo to wyszliśmy na debili. No nie, no kurde, grzech musiałeś. No przepraszam. Parzak się chwali, obiektem wyjechał. No właśnie. Nie, po prostu... To ja swojego nie wyjmowałem, żeby nie było, że się w ogóle chwalę tylko w tym nagraniu. Ale nie. Ale ja swojego poszta. Też nie wyjmuję, właśnie dlatego. A to nie wiedziałem. Dobra. To samo? Znaczy ja jestem foszem, więc nie będę tak puszował. Dobra, wiesz co? Jestem za, a nawet przeciw. Tu jedzie ze mną? No. No dalej, dobra, i zostawmy tego deda z tyłu, niech nie robi damage'a. Po co mu damage? Znaczy wiesz, ty będziesz troszeczkę bardziej w komfortowych warunkach, bo więcej odbijesz, no ale... No, dead najwięcej odbije. No właśnie nie, 2-6-0 ma dziwny pancerz. Masz bitwy, gdzie odbijasz bardzo dużo, tylko po to, żeby następnej bitwie wpuścić dosłownie każdy pocisk, nie? Troszeczkę podobnie jak z Isem 7. Ale jest 7 mimo wszystko więcej odbija. Powiadasz? No, ale jest wolniejszy. Duduś, jedziesz z nami. Kuźwa, Dink od boku E5, no do w dupę jeża z tym obsranym foszem, no. Nie, ale to jest bardzo ciekawe to, co ja teraz zobaczyłem, bo strzeliłeś do wroga, który mnie się jeszcze nie zaświecił. Ja widzisz. Masz jakieś cheaty! U mnie przede mną nie było wroga fizycznie. Szlag, on się będzie kontował. Co? Panowie, bo mieliśmy jechać razem i sam zostałem. No jedziemy razem, ty tam, my ich tutaj jak wilki objeżdżamy. No właśnie no, na skontowanym IC-7 to ja zbyt wiele nie zrobię. Dobra, ty tam musisz stać i ładnie wyglądać. O, to ja potrafię. Ty multi, ja myślałem, że ty masz jakiś plan, a nie, ty przyjechałeś, się zawracasz. No zauważyłem, że tamto mnie tylko Artur wam szatuje, wiem. Nie no, chrzanić to. Włączam cheaty. Dzięki, multi, dzięki. A to ty się nie cofasz? No właśnie chciałem, ale mnie zablokowałeś, dziękuję. Ładuję. Znaczy, nie cofasz, tylko myślałem, że my puszujemy. Mhm. Ja nie mam pocisków, to myślisz, że dobrze puszować teraz, jak ładuję? Nie, no szlak! Grzechu, chowaj się. Ja nie mam trzech pocisków, bo pierwszym się odbiłem od E5, więc miałem dwie. A to nie przeładowałeś tyle czasu? Jakie tyle czasu? Przecież to ładuje 100 lat. Tak, plus minus. Ale mnie rypnął za 700. O kuźwa, tu jest 7.
Jedziemy po tego ISA7 multi? Dobra. Tylko ty musisz wyjechać pierwszy. No nie wiem, to ja, ale to poczekaj, to ja mam inny pomysł. Powiedz jak strzeli. Strzelił? Spuśćmy, 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 spuśćmy. Ożeż ja cię szpierniczesz. Multi na prawo bije, na prawo bije, na prawo bije, na prawo, kurde, to jest lewo! Trzeba było powiedzieć to drugie prawo. Ja pierdzielę, mówisz mu na prawo, w lewo wjeżdża. Mów jak człowiek. Ja nie myślałem, że jak jesteś po mojej prawej, ja to myślałem, że... Ale właśnie po to mówię, jak mówię po, w prawo, to nie, to ja nie żartuję, że iska w lewo. Iska tu macie, panowie, iska macie. Mamy ostatnią test. 3, 2, 1, start. Cofajmy się na bazę. Coś w tym jest. Ładuję. Co za multi się, mówisz mu w prawo, w lewo, dajmy. No ale ty jesteś randomek. Jaki randomek? O to ci mówię, no. I ty potem... To ja, ja się nie dziwię, czemu ta pęta czasami przegrywa. Mówią ci w prawo, a ty w lewo jedziesz. Co się go czepiasz, to są trudne rzeczy. Aż są no, są no, przecież no, aż dwie strony świata, można się mylnąć. No dokładnie, jeszcze tam, że lewa jest tam, gdzie duży palec jest po prawej stronie, to nie każdy pamięta. A co, jaki, o co chodzi? Paton, 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 paton. Ja ładuję jeszcze 6 sekund. Do drugi nie. Ale jak ty 6 sekund miałeś ładować, żebyś zginął? No ale no 6 sekund już minęło od tamtego czasu. Takie. Patrz jakie wyrzuty, czemu nie zginąłeś, jakim prawem no, w ogóle? No dokładnie, to plutonowy, nie? No ale to ci mówię, no bulldog, 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 chronię multi. Jadę! Multi, mieliśmy chronić przed bulldogiem. Ale musiałem zdjąć czekaj, tego, czekaj, czekaj. Może wyjechać jeszcze, już ci pomagam. Ja zaraz, ci, zaraz go zdejmę. 3, 2, 1... I ciebie trafiłem. Nie trafiłeś mnie. Czekaj, czekaj, kurde, nie widzę go. Trafienie dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj. Dobra. No, to jest chociaż jeden porządny plutonowy. Bo mi kurde ciężarówka zostawiała. Co za ludzie ciężarówki se kupują, a robić to nie ma komu. Teraz potrzebuję, żeby ktoś... Tak właśnie, chcę go ujechać. No, tak piąta można. Piąta minuta. Piąta minuta. No to faktycznie Dedu wygrałeś. Nie, to ja mówię, Dedu mówił, że 4. Że to dotyczyło kawu 5. A kurna. No, kończ sobie tego patonka. No, ja jeszcze go próbuję objeżdżać, on idzie na ciebie, żeby cię nie wyjechał. Spoko, moko, maro oko. Aha, no chyba, że tak. Myślałem, że patrzy... Nie zwróciłem uwagi, mój błąd, myślałem, że patrzy się na grzecha, wiesz? Raz dupczyłem teraz, to stop, sorry. Co tam się wyrabia? Centurion, tak? No, raczej sobie z nim da radę. Oj, no to mu pomogę. Do czego multi? Ty możesz mi zadać takie jedno pytanie. Już nie chodzi o to, że myli strony, to tam trudno, nie? Ale o co innego mi chodzi? Tylko chciałbym, żebyś odpowiedział. No nie! Dlaczego ty giniesz od arty w prawie każdej bitwie? Wydaje mi się, że nie ma to związku z tym, że jestem wybierany na cel. Podpisał Cyrograf z Serbem. Będzie miał super staty, ale odkupi masz, to... Jak jakie losowania za ten stół? ST1 jeszcze, kurna, dziewiątką. Szkoda, bo 3800 zrobiłem. Można było jeszcze pośrednio, proszę. Ten bulldog mnie za bardzo spompował. Ja trafiłem w ciebie, chyba w działo. Boże, o Boże. Nie dość, że strony byli, to jeszcze we mnie trzeba. O, nie, pewnie nie mnie z prawej ci, zajadą. No właśnie, nie chciałem ci tego mówić, ale... A, no chyba, że tak. W co ja go trafiłem w ogóle? Ile raz nawaliłeś? A, 3000, słabo. Aha, to mogę ja coś powiedzieć? Ja 3800. 1600. No to ładnie. No arta mnie zdjęła, kurna. No, no. Ale stary, co ty masz z tymi artami? Pierwszy raz dzisiaj. Ale wiesz co, to jest bardzo fajne. Lubię grać z tobą w Plutony, bo wiem, że arta się zawsze skupi na tobie. Dzięki, ale no spoko. Ja naprawdę jestem wdzięczny. To teraz ja wybieram. I ponieważ były takie złe, paskudne arty,
To ja proponuję teraz. O, tak i nie ma. Powiadasz. A jak? No to dobra, skoro i tak nas ma wlosować na arty, to czemu nie? Jeszcze na szczycie 50 będzie świecił. Sobie zbije może gwiazdkę, kto wie.